Dzień dobry kochani, dzień dobry, witam was w drugim vlogmasie. Niestety pogoda w ogóle nie sprzyja nagrywaniu, już jest ciemno, ja mam tutaj zapalone już wszędzie światło. Budziłam też Andrzejka, bo on już powoli się troszeczkę budzi i powiem wam, że naprawdę cieszę się, że codziennie nie nagrywam vlogmasów, bo zwyczajnie nie dałabym rady, ale pod ostatnim vlogmasem dostałam wiadomości w liczbie kilku, że cieszycie się, że nie nagrywam codziennie vlogów, dlatego że próbując oglądać kilka osób naraz, ich codzienne vlogi, plus jeszcze zwykłe filmy, wy zwyczajnie też na to wszystko nie macie czasu. Więc bardzo się cieszę, że doceniacie to, że wrzucam filmik raz w tygodniu takiego vloga, bo dla mnie to jest łatwiejsze, ale także wasza aprobata też jest dla mnie bardzo ważna. Dzisiaj jest 6 grudnia i tym zaczynam dzisiejszego vloga. Jest wtorek. Wczoraj niewiele się działo tak naprawdę. Troszeczkę gości mieliśmy, troszeczkę tutaj sprzątania, trochę Andrzej nie chciał spać. Dzisiaj śpi i jest po prostu przesłodki. Założyłam mu skarpetki mikołajowe, takie fajne, zielone, body białe w mikołajki takie malutkie. Po prostu wygląda przerozkosznie, naprawdę. Czasami chciałabym, żeby to było takie medialne dziecko i żebym mogła wam go pokazywać. I mimo to, że on tak naprawdę wygląda jak każdy inny dzidziuś, zapewne dla was wszystkich, bo obce dzieci zawsze wyglądają tak samo, to jednak nie, nadal się będę trzymać tego, że wam go no niestety nie pokażę. Bardzo się cieszę też, że doceniacie to wszystko, bo to też jest dla mnie ważne i naprawdę ostatnio tak właśnie rozmawiałam z koleżanką, że jesteście niesamowici. Mówię jej, że mam takich wspaniałych widzów, których liczba już jest ponad 8 tysięcy, co mnie strasznie przeraża, bo ja nie umiem sobie wyobrazić takiej liczby ludzi. I mówię, to są takie osoby i te, które są ze mną cały czas, to tak jakby stare osoby i te wszystkie nowe, które przychodzą, które są strasznie wyrozumiałe, które są bardzo inteligentne, bardzo życiowe, bardzo, bardzo fajne, więc strasznie wam dziękuję za to wszystko. Pokażę wam dzisiaj kilka fajnych rzeczy, bo widzę, że już od 1 grudnia wszyscy czują strasznie święta i dekorują domy, choinki, ubierają cudawianki. Dla mnie to troszeczkę za wcześnie, ale już jedne rzeczy wyjęłam. Ja wstrzymywałam się bardzo długo i wyczekałam 6 grudnia, czyli myślę taki najlepszy termin do wszystkiego i wyciągnęłam wreszcie kubki świąteczne. Wymienię te całoroczne właśnie na te. Powiem wam, że myślałam, że mam więcej tych kubków, ale nawet dobrze, że jest taka mała ilość. Ten mam z Rossmana, tamten mam razem z czekoladkami Linda był dostany, a te 3 kubki mam z Home & You. Te są z takiej normalnej, twardej porcelany. Ten jest z takiej tej leciutkiej, takiej puchatej i dlatego jeden od razu się praktycznie zbił. No a w tym bardzo lubiłam pić właśnie cappuccino i naprawdę Rossmanowe kubki są super i w tym roku też się czaję, tylko niech je troszeczkę przecenią. Więc to jest mój pierwszy krok, jeżeli chodzi o dekorację świąteczną i na razie więcej nie będę robiła nic, nie będę przystrajała domu, dopiero gdzieś tak z tydzień przed myślę, no jakoś tak. Ja mam kolejną rzecz wam do pokazania, ponieważ dostałam od męża planer i kalendarz w jednym Love Simple, który jest po prostu tak piękny, tak rewelacyjny. Tutaj już mam przygotowane wszystkie kolorowe moje długopisy i niedługo zabieram się właśnie za przepisywanie ze starego kalendarza na ten nowy. Jak widzicie, chyba dorosłam wreszcie w tym wieku i już nie będę miała kota Simona, tylko coś porządnego. Ale tak naprawdę kota Simona też nie lubię ze względu takiego, że one pojawiają się we wrześniu i tak od września do września to jest niewygodnie prowadzić kalendarz. No zresztą to jest dużo, dużo fajniejszy kalendarz, bo zobaczcie, ten jest taki cieniuśki. O, a ten jest gruby, tu jest planer, tu jest wszystko. Nadal będziecie mieli link do strony, skąd go mam. I ostatnio właśnie w ogóle to Belitka go wyhaczyła, bo ona co roku sobie kupuje takie, wiecie, drogie, wypaśne kalendarze z planerami. No i powiem wam, że... O, tak może tutaj ustawię bardziej o, w tą stronę. Tak. No i powiem wam, że ona mi właśnie go pokazała. Są 3 wersje kolorystyczne, ale mówię jej, głupia, nie zamawiaj czarno-białego, zamówmy sobie właśnie po takim pudrowym różu, który wygląda pięknie. Jest jeszcze taki bardziej brzoskwiniowy, ale jak tak nachylę do tego sztucznego żółtego światła tutaj, to ten też wygląda jak brzoskwiniowy. No i słuchajcie, on w środku, już wam pokazuję jak wygląda, jest na początku w ogóle, zobaczcie, takie złote kropeczki, takie detale tu są wspaniałe, naprawdę ekstra. Ogólnie tutaj mamy taki prosty kalendarz, że jeden
ten dzień to jest jedna kartka, ale na początku każdego miesiąca, już Wam pokazuję, o, tu mamy tak, mamy notatki, więcej notatek, mamy o, taką rozpiskę całego miesiąca, ale możemy sobie tutaj powpisywać, w jakim dniu, co tam chcemy robić. Tutaj mamy też plan finansów, no ogólnie mnóstwo takich fajnych rzeczy, mnóstwo właśnie rzeczy do wpisywania, jak telefony, jak adresy, jak jakieś ważne rzeczy, nasze cele, no tyle świetnych rzeczy. Jest to nieprzekoloryzowane wszystko, tak to się mówi? Nieprzekoloryzowane? Tak, chyba tak. Tutaj mamy jeszcze taką kopertkę właśnie na jakieś ważne rzeczy. Tutaj mamy więcej notatek z tyłu. No, ja jestem tym zachwycona. Jest to bardzo proste, bardzo eleganckie. No i czegoś takiego wreszcie trzeba mi było. I zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Ja będę go trzymać w domu. Belitka pewnie będzie nosiła w torebce, więc zobaczymy, jak się będzie sprawdzał taki, wiecie, bardziej wypieszczony w szufladzie i takie bardziej ściuchrany, jeżeli chodzi o torebkę. Nie no, Belitka nie niszczy rzeczy, tylko po prostu, wiecie, bardziej eksploatowany, jeżeli będzie tam się obcierał o różne inne rzeczy, ale sami musicie przyznać, że jest po prostu pięknie. I tutaj te wykończenia, te rogi złote, no jest po prostu cudo. Pokażę Wam coś. Czy widzicie, gdzie ten pies leży? Tutaj jest kanapa, tutaj są poduszki, to jest moja kura do karmienia. No i tutaj jest tak rzucony kocyk po prostu. A ta mysia Pysia tak bardzo lubi na tym kocyku leżeć. Tak, moje kochanie malutkie, takie moje myszki malutkie. Żeby nie było, że vlogmasy są bez niej. Oczywiście w tym roku będzie jej troszeczkę mniej, no ale nie, to że jej nie będzie. Tak, Pyszczku? Tak. Mój tuściaszek w ogóle tak urósł, że tak przytył, że już żadne ubranka na nią nie są dobre. No, moja kochana. Tak, prześlij buziaczki. W ogóle chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz. I tak chyba muszę sobie kupić nowy statyw, bo tak mi się wydaje, że coś tutaj jest krzywo, ta kamerka. Nie wydaje Wam się, że tak jestem delikatnie przechylona? Chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli słyszycie szum u mnie na filmiku, który chyba teraz cały czas słychać, to słuchajcie, to jest miś Szumiś, ulubiona zabawka Andrzeja. Słyszycie? On pomaga lepiej spać. I to jest właśnie ten gnój, który leży nade mną całą noc. I on się wyłącza po godzinie, ale jeżeli Andrzej troszeczkę kwili, albo my się jakoś tak poruszymy, czy coś się głośniej zrobi, no to on się z powrotem włącza. Ogólnie jest to świetna rzecz. On ma 5 różnych dźwięków w sobie i teraz właśnie było do usłyszenia bicie serca mamy, taka imitacja, która rewelacyjnie właśnie dzieciaki usypia. Są też 2 szumy stałe, jeden taki, który od takiego cichego dźwięku troszeczkę się zgłaśnia, który też jest po prostu zwykłym szumem, jest jakaś wiertarka i co jest jeszcze? I chyba tyle, to jest te 5, no. Więc jak widzicie, on jest fajny. Mamy właśnie takiego szarego, mamy jeszcze dziewczynkę białą, miętowego, takiego mniejszego, okrągłego i pudrowy róż. I to jest rewelacja. To jest po prostu coś, bez czego, no, nie to, że się nie da dziecka wychowywać, ale naprawdę, bez czego, no, ciężko byłoby sobie czasami poradzić. Bo po prostu czasami wrzuca się coś takiego i to dziecko jest takie, wiecie, bardziej ukojone, uspokojone, szczególnie jeżeli właśnie dzieciaczki lubią głośniejsze dźwięki, takie, wiecie, hałasy i tak dalej. Mnie, pamiętam, na studiach kiedyś znajoma opowiadała, bo to taka starsza dziewczyna, że zajechali 7 odkurzaczy, bo dziecko uwielbiało szum odkurzacza, więc po prostu jeden za drugim zajeżdżali. A gdyby mieli takiego szumisia, to jest po prostu rewelacyjnie wymyślona rzecz. No i co, właśnie tutaj siadłam, żeby Wam pokazać tego szumisia, ale widzę, że za mną są, słuchajcie, ciasteczka, są pierniczki od mamy Marty Kruk. Po prostu ona jest taka kochana, w zeszłym roku też mi tych pierniczków nadawała, ale słuchajcie, w tym roku tutaj są takie, o, dziecięce motywy, zaraz Wam pokażę, postaram się. To są właśnie jakieś takie małe buciki, smoczki, o, rewelacja! I powiem Wam, że tak już bym zjadła te pierniczki, ale jeszcze się troszeczkę powstrzymuję, bo tak naprawdę nie mogę, bo jak się okazuje, oczekiwania, a rzeczywistość, jeżeli chodzi o macierzyństwo, to są 2 różne rzeczy, moi drodzy. Z Karoliną, z Grze, którą sobie snapujemy od bardzo długiego czasu, która też jest w ciąży, to nie jest żadna tajemnica. Nie myślcie, bo ona też to ogłosiła.
rozmawiałyśmy jeszcze zanim ja urodziłam Andrzeja na temat tego, jakie my to nie będziemy fajne mamy, jak my to nie będziemy robić, jak to nie będzie wyglądać i tak dalej. No i teraz na bieżąco ona też wie, jak to wygląda u mnie. Wiadomo, każde dziecko jest inne, oczywiście, że tak, ale mimo wszystko to jest zupełnie co innego. Tak jak w szpitalu, wydawało mi się, że wiecie, już od pierwszego momentu, od pierwszego przystawienia do piersi, to dzieciątko będzie sobie ssało mleczko i będzie wszystko fajnie. No to tak, okazało się, że przez pierwsze dwa dni miałam bardzo mało pokarmu, który po prostu się musiał rozhulać, więc musiałam pić bardzo, bardzo dużo wody i piłam tyle wody, że w pewnym momencie po raz pierwszy, jak przystawiłam Andrzeja do piersi, kiedy miałam taką, wiecie, wzmożoną laktację, psiknęłam mu tym mlekiem w oko. Dobrze, że miał zamknięte to oko, więc tylko dostał, wiecie, w powiekę gdzieś, nie? I tak oszołomił się. No i nie, mnóstwo było takich rzeczy naprawdę, które nam się wydawało, że będą, a nie są. Między innymi takie, że mówią, żeby jeść wszystko, ewentualnie sprawdzić, próbując troszeczkę czegoś, czy dziecku nic nie będzie. I powiem Wam tak, niby wszystko jem, ale no nie do końca, tak? Nie jem cytrusów, nie jem rzeczy pestkowych, nie jem za bardzo smażonych rzeczy, poza tym też mi się nie chce. Nie chce mi się smażonego mięsa, więc to jest też ten plus. Nie jem takich rzeczy wzdymających, jakiejś fasoli, grochu i tak dalej, ale na przykład piłam mleko i okazało się, że prawdopodobnie od tego mleka Andrzeja trochę boli brzuch. I najczęściej trochę go boli brzuch w nocy. Więc jeżeli człowiek i tak wstaje co tam 2,5, co 3 godziny, czasami co 2, to wiecie, to są takie rozbudzenie człowieka i to nie jest tak, że tak jak dostajemy SMS-a w nocy, że na parę sekund się obudzimy, nie. To się wstaje, karmi się to małe dzieciątko jakieś 20 minut, potem się je dłuższą chwilę odbija. Jeszcze przed karmieniem oczywiście trzeba je przebrać, bo przeważnie ma mokro w pieluszce, więc nikt by nie chciał jeść z bufetu z mokrą pieluchą, nie. Bardzo często jest jeszcze tak, że właśnie ja już go odbijam, on sobie przysypia i znowu się zesra, więc znowu trzeba go przebrać, a jak go przebieram, to on się rozbudza, więc jak się rozbudzi, to znowu trzeba go uśpić. I czasami to trwa godzinę, bardzo rzadko, ale jednak półtorej godziny, więc pierdzielę takie eksperymenty, czy ja mogę coś zjeść, czy ja nie mogę czegoś zjeść. Jak się będę wysypiać, to wtedy mogę sobie eksperymentować, tak? No, ale ostatnio właśnie odstawiamy mleko, bo się okazało, że chyba to. No i też go czasami, no często go boli brzuszek, bo jednak zbyt łapczywie je. Więc to ma akurat po mamusi, uwielbia jeść, no, więc tak, ale ogólnie chcę Wam zrobić taki osobny filmik o tym, jakie były moje oczekiwania, jaka jest rzeczywistość. Mniej więcej będę to wszystko pamiętać, a jak nie, to Karolina mi przypomni, ale mówię tak do niej, że nagraj sobie teraz taki filmik, jakie są Twoje oczekiwania, a później zobaczysz, jaka będzie rzeczywistość, no bo jednak to jest śmieszne, znaczy wiecie, pomiędzy 3 a 5 rano to nie jest w ogóle śmieszne, wtedy to nic człowieka nie bawi. Ale tak normalnie to jest śmieszne, no. W ogóle jeszcze z okazji Mikołaja, zobaczcie, ciocia z wujkiem i z małym Bartusiem przynieśli Andrzejkowi taką słodką krówkę, po prostu ona jest tak piękna, tak kochana, też będzie miał do wózeczka. A tam babcia z dziadkiem kupili mu bujaczek i taką matę właśnie do leżenia. Świetne rzeczy. To jest na baterie, ale one są tak grube, to są te R14 czy jakieś takie, ja nie wiem w ogóle, że je jeszcze produkują. No, więc fajnie. A niedługo ciotki i wujki też przyjdą, więc fajnie. Będą całować Andrzejka, nosić i w ogóle. A to w ogóle nasi przyjaciele przynieśli, którzy dzisiaj pozwolili mi zjeść ciepłe parówki i gorącą herbatę wypić, tak. Bo Andrzej dokazywał przed południem, więc Anetka go wzięła i go utuliła. No, takie słodkie są te wszystkie rzeczy, takie piękne po prostu. Sama bym w taki bujaczek wpadła, żeby mnie tak, wiecie, wywibrowało. Pokażę Wam dwie rzeczy. Mówiłam, że ciocie wujki przychodzą jeszcze dzisiaj, Kasia z Przemkiem byli u nas i przynieśli małemu Boże taki piękny prezent po prostu i teraz my musimy sobie też takie same kupić. Ja sobie kupię z motywem miętowym. Zobaczcie, mini Air Maxy po prostu. U nas w naszej grupie przyjaciół właśnie praktycznie większość ma Air Maxy, tylko nie ja i Bartek chyba. No, więc Andrzej już będzie miał, więc my też sobie musimy kupić i w przyszłym roku właśnie zrobimy sobie takie zdjęcie z butami, bo teraz w tym roku, ogłaszając, że jesteśmy w ciąży, właśnie kupiłam jedne butki w Zary, postawiłam je, a zresztą chyba widzieliście, a zresztą wrzucę Wam je tutaj. Właśnie postawiłam je na środku i my stanęliśmy z boku, więc teraz będziemy w Air Maxach. Tak Przemek zaproponował, więc tak zrobimy. Po prostu są takie piękne, takie fajne, ale będzie śmigał. No i słuchajcie,
Druga rzecz. Zawsze chciałam mieć lukówkę z Babyliss. Moja przyjaciółka Marta, która siedzi w Irlandii, właśnie dostała od swojego męża. Później widziałam, że Belitka też właśnie dostała od swojego męża. No i wczoraj jak mi Iza mówi, że są w Biedronce za 199 zł właśnie te babyliski, no to mówię, Bartoś, mówię, jak tylko gdzieś będziesz, mówię, to weź mi kup, weź, bo po prostu chciałabym, no więc dostałam na Mikołaja, moi drodzy, więc tak, to chyba będzie po prostu vlog z całego dnia, powiem wam, no więc dostałam, jutro będę kręcić włosy. I ciekawa jestem, jak to wyjdzie. Aczkolwiek, jak wiecie, najbardziej lubię kręcić włosy prostownicą i to jest filmik, który ma najwięcej wyświetleń u mnie na kanale. No ale chyba zdradzę prostownicę na rzecz właśnie tej kręciołki, chciałam powiedzieć. Tak, no. Zabieram się za wpisywanie, wiecie czego, do tego kalendarza wszystkich imienin, urodzin, ważnych dat ślubów, znajomych i rodziny, no mnóstwa rzeczy, bo ja uwielbiam pamiętać o wszystkim, ale czasami kalendarz mi musi przypomnieć. Poza tym wiecie, złożyć komuś życzenia to nie jest długa sprawa, a zawsze komuś się zrobi miło. No. W przerwie pomiędzy wszystkimi rzeczami pokażę wam jeszcze jedną rzecz, która bardzo, bardzo mi się podoba. To są różnego rodzaju lampki. Lampki u nas schodzą niesamowicie szybko, no bo wiadomo, na prezent to jest świetna rzecz. Wyglądają przesłodko, pasują do każdego pokoiku. No i tak cenowo są dość przystępne. No i co jest jeszcze w nich fajne, że dają bardzo fajne światło. I na przykład lampki chmurki białej już w tym roku nie będziemy mieć. Tak się świetnie sprzedawała. Te mamy lampki gwiazdki, które właśnie zaraz muszę wprowadzić do systemu. Lampki LED są też super, no i te są bardzo fajne, bo one, zobaczcie, one są takie dość duże, jak się je złapie, to taka dość spora ta lampka LED. No i co jeszcze chciałam wam pokazać? Kocyki. I te kocyki właśnie, one są w cudnych kolorach. Są z firmy Color Stories i Andrzejek ma taki w kolorze miętowym, ale my jeszcze w sklepie takiego nie mieliśmy, bo bardzo trudno go dostać. To jest chyba kolor, który jest najbardziej rozchwytywany i one są naprawdę rewelacyjne. No tak tutaj wygląda reszta tego, a to są te, szumi się te kulki, takie te główki, o których wam mówiłam. Po prostu ta sama firma, tylko inny rodzaj, inny wygląd tego misia, który ma Andrzej. A to są świetne kołderki, do nich są także poduszki, metkowce, różne takie szeleszczące rzeczy, świetne. A to moje ulubione sówki, one są tak piękne, tak cudowne. Wam właśnie, moi drodzy, bo dostałam kolejne paczki i piękną karteczkę od Wiki. Wiki to jest córka mojej dobrej koleżanki Moni, którą notabene znacie, ponieważ ona też prowadzi bloga Kulka o Wszystkim. I jest dla Andrzejka Wiki. Po prostu ona jest najsłodszym dzieckiem na świecie i jest po prostu najpiękniejszą w ogóle dziewczynką na świecie. No a tutaj tak, mam dwie paczki odebrane i w tej jednej mam trzy paczki, które otwierałam w szpitalu, ponieważ mój Bartek został wysłany właśnie, mówię, koniecznie leć do skrytki pocztowej, bo wiem, że tam jakieś rzeczy są, więc mówię, leć, odbierz i mi wszystko przynieś. Dlatego za zaległe rzeczy bardzo dziękuję. Tutaj w ogóle dostałam od jednej firmy też jakieś maski do twarzy, tak? To mówię dobrze? Tak. Źródło młodości, jakieś maski peel-off. No ja bardzo lubię właśnie te peel-offki. Gdzieś chyba jest jeszcze jedna. Tam były listy, prezenty dla Andrzejka. No bardzo, bardzo fajne, więc bardzo dziękuję. No i tutaj właśnie te otwieram. Jedna jest od Moni, a druga jest od Violi z Manchesteru, więc już nie mogę doczekać. I zaraz wam może pokażę, co tam w środku jest. Po prostu oszalałam. Zobaczcie, jakie Andrzej będzie miał świąteczne body. W ogóle tutaj takie zapinane z boku są rewelacyjne. Jest takie piękne. Do tego są spodenki. Kapcioszki takie malutkie i czapka mikołajowa. A ja się właśnie zastanawiałam, skąd wziąć taką małą czapkę mikołajową, jak będę chciała mu robić zdjęcie, jak będzie miał miesiąc. No to już wiem, że zostanie w to wszystko ubrany i będzie miał mikołajową czapkę. Ciociu Moniu, bardzo, bardzo dziękujemy. Zaraz się zabieram i wyślę Moni SMS-a, bo już do niej dzwoniłam, ale że siedzi w pracy, no to SMS jak musi być. I jeszcze teraz paczka od Violi. No Jezu, to jest takie słodkie, takie śliczne. Szkoda, że dzieci tak szybko z tych rzeczy wyrastają, wiecie? Jak zagląda do paczki i po prostu robi tylko rany. Jezu, ja tak kocham te lizaki, po prostu uwielbiam. A one są często po prostu w sklepach z ciuchami, wiecie? A nie z takich spożywczych. Jezu, jak fajnie, jak się cieszę. Będą idealne do zdjęć na choinkę i do zjedzenia. Dobra, ojej! Kocham. Dziękuję, Wiola. Bardzo, bardzo. Jezu, tak bardzo lubię tą moro. Jezu, a ja nie mogę teraz słodyczy jeść. Ale może po jednym maltezersiku, jako taka malutka paczuszka. Co tam jest jeszcze?
O, druga malutka paczuszka. No to może po jednej paczuszce. Boże, ile słodyczków. Jezus, ale się jaram. Co tutaj jest jeszcze? O, dla Mio. Patrzcie, świąteczne przysmaki dla Mio. Jakie fajne. Zaraz jej dam, bo ona je bardzo lubi. To znaczy, nie wiem czy te konkretnie, bo z tej firmy nigdy nie jadła. Ale właśnie takie te suche patyczki. I tutaj są jeszcze jakieś dwie rzeczy. Nie mam, że kartka albo list. Zaraz zobaczymy. Karteczka. To już chyba taka świąteczna, ale to nie będę otwierać, bo tam pewnie są jakieś prywatne słowa. No i to, jeżeli to jest zapakowane, to chyba też nie do pokazania. To z tego papieru jest chyba do pokazania. Zobaczcie. Wiola też wysłała dla Andrzejka coś. I tak jak mówiłam, tutaj jest kartka, są życzenia, ale osobno jeszcze był list, który jest pod spodem. I bardzo, bardzo dziękuję. Zaraz właśnie do Wioli też muszę... Do Wioli zaraz też muszę napisać. Bardzo fajnie, że zostawiła na miarę do siebie na tym liście. Bardzo lubię, jak po prostu się podpisujecie albo imieniem i nazwiskiem. Mogę Was znaleźć na Facebooku, podziękować, napisać kilka słów. Albo po prostu, jeżeli zostawiacie do siebie maila, no czy konkretny właśnie jakiś taki adres. Jejku, Wiola, bardzo dziękuję. Och, żałuję, że jeszcze na początku nie mogę jeść tych rzeczy, ale muszę je zbunkrować tak głęboko, żeby Bartek ich nie zjadł. Tak, bo on też bardzo lubi. Więc nie, no dobra, podzielę się z nim, żartuję. Dam mu jedno, a drugie zostawię dla siebie. Te lizaczki. Jezu, uwielbiam takie lizaki. Ostatnio Karola, kosmetycznie nie tylko, właśnie wrzucała dużo zdjęć z takimi lizakami. Jej, jak fajnie, świątecznie. Poczekam do jutra na lepsze światło i porobię fajne zdjęcia. Dziękuję dziewczynki, dziękuję bardzo wszystkim za paczuszki. Bardzo, bardzo dziękuję. A jeżeli ktoś chce mi wysłać na przykład kartkę na święta, bo nie mówię, że jakieś prezenty, jejku, broń Boże, tylko kartkę na święta, jeżeli chcecie mi sprawić taką radość, to na dole jest adres do skrytki pocztowej. I zobaczcie, jeszcze jedną przesyłkę dostałam. Taką piękną po prostu słodkość w środku. Andrzej na pewno się ucieszy i będzie się tym bawił, jak tylko będzie już łapał od Wioli. Wiola ma fanpage Buba Rękodzieło. Już Wam tutaj pokażę. I tam jeszcze coś w środku jest. Nie wiem, co to jest. Czy to jest poszeweczka na podusie? Nie mam żadnego pojęcia. Wzór w te kolorowe piórka jest cudowny. Ja go bardzo, bardzo lubię. Ale to jest żyrafka chyba, nie? Tak mi się wydaje. No ogólnie to jest takie piękne. Jest przesłodkie. Wiola, dziękuję w imieniu swoim i dziękuję w imieniu Andrzejka. O, a tu jeszcze właśnie, jeżeli ktoś będzie chciał, oczywiście na dole też jest podane, tak jak mówiłam, ale jeżeli ktoś by chciał, może sobie spisać słodkości. Pani, tymi miłymi akcentami, takim myślę pozytywnym nastawieniem żegnam się dzisiaj z Wami w tym drugim vlogmasie. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Naprawdę, powiem Wam, że do mnie nie dociera, że tyle osób mnie obserwuje, że tyle osób pisze mi wiadomości. Jak byłam w szpitalu, to dostałam tak dużo wiadomości, tak dużo listów, tak dużo maili. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. I powiem Wam, że gdybym się tak nie bała, to bardzo chętnie bym kiedyś jakieś spotkanie z Wami zorganizowałam, może właśnie w lato. Czemu mówię, żebym się nie bała? Bo wiecie co, mnie się wydaje, że ja Wam powiem, że będzie jakieś spotkanie i po prostu ja będę sobie siedzieć tak sama w jakimś miejscu, w jakiejś kawiarni czy gdzieś. Naprawdę, ja po prostu jestem tego przekonana. Do tego przekonana, naprawdę. Bo wydaje mi się, że nawet gdyby ktoś chciał, to albo miejsce mu nie będzie pasować, albo godzina, albo dzień, albo coś, i albo po prostu komuś się nie będzie chciało przyjść, albo w ogóle nie będzie widział takiej potrzeby, tak? No, więc tak, więc czasami się wydaje, że powinnam jeździć do Was po domach i Was ściskać i tak dziękować. No. Dziękuję kochani za dzisiaj i do zobaczenia niedługo. Pa!